No chyba tak, to jest trzeci, ale ten jest naprawdę taki prawdziwy hardcore. Ale to jest coś, co chyba wszyscy lubią, wyzwania i z tym się kojarzą rajdy. Na razie mam dobry czas, jestem pierwszy w klasie, tak więc oby tylko do mety i mam liczę na dobry wynik. No właśnie ta seryjna opona czasami jest lepsza od tych takich specjalnie robionych pod rajdy. Dzięki temu myślę, że też ten wynik jest trochę lepszy. Natomiast jest to wielkie wyzwanie i trzeba to naprawdę jechać z głową. Trzeba wiedzieć, kiedy można nacisnąć ten gaz, ale też trzeba wiedzieć, kiedy zahamować, kiedy zjąć nogę i przejechać to na spokojnie. Tak więc przede wszystkim głowa i tutaj właśnie w takich warunkach się okazuje, że nie chodzi o najszybsze, najmocniejsze auto, tylko trzeba umieć pojechać i być dobrym kierowcą. Myślę, że my cały czas pracujemy, to jest mój trzeci sezon i cały czas poprawiamy sobie opis, cały czas trenujemy. Nie mamy takiego doświadczenia jak większość startujących zawodników, ale z każdego rajdu na rajd jest nam coraz lepiej. Dzisiaj mieliśmy kilka sytuacji trudnych, takich ratowań, gdzie mogliśmy już ten rajd skończyć dawno gdzieś na drzewie czy poza drogą. Udało się bez problemu wyjechać, małą, niewielką stratą. Tak więc sama suma tych wszystkich elementów spowoduje, że jestem bardzo zadowolony. Jeszcze dwa odcinki przed nami, tak żeby nie zapeszyć, byle do mety.